Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór. Z tej strony Maciej Suwałowski. Tutaj z ramienia Fotoformy i Sony. Jestem fotografem ślubnym, ambasadorem Sony i witam w tej jakże przepięknej nowej serii spotkań live pod tytułem Fotografia ślubna od kuchni. Dajcie znać, czy mnie słyszycie. Dajcie znać, czy mnie widzicie w komentarzach. Dajcie znać również, czy widzicie mojego przyjaciela tutaj po tej oto stronie i gościa. Za chwilę go przedstawię. Poczekam chwilę. Adam, musisz po prostu się tam jeszcze wypocić i wyczekać, wynerwować i tak dalej. Może tam sobie wody nalej. Ja sprawdzę komentarze tylko. Witam Martynę, witam Olę. Cześć wszystkim. Jest jedno serduszko. Zaczniemy, jak zobaczymy 16 serduszek. To jest taki, myślę, że obiecujący start. Kilka słów tylko o serii, zanim zaczniemy. To będzie seria kilku spotkań. Spotkania będą co 2 tygodnie. O tej samej godzinie, tego samego dnia, mam nadzieję. Ale wszystkie będą zapowiadane na stronie Fotoformy. Spotkania będą z fotografami ślubnymi, będziemy rozmawiać o fotografii ślubnej, jak się domyślacie, i co chciałem powiedzieć, i będziemy rozwijać różne tematy. W zależności od tego, kto będzie moim gościem, będziemy dostosowywać tutaj tematy. Dobra, jest 5 serduszek, 6, coś słabo, czekam na 16. Będę czekał, no cóż, będę czekał. 30 spogląda, jest Kuba, jest Michał, świetnie, widać, słychać. Dobra, nie będę czekał na te serduszka, bez przesady. Więc miło mi powitać mojego dzisiejszego gościa, a jest nim jakże wspaniała połówka duetu fotograficznego Time of Joy, Adam Kozłowski. Przywitaj się, Adam. Cześć, cześć. Cześć, cześć, witam wszystkich. Dobra. Od razu nadmienię, że to mój pierwszy live, bądźcie wyrozumiali. Pierwszy live, będziemy wyrozumiali. Wiesz co, ja chyba siebie zrobię troszeczkę ciszej, żeby dorównać. Dajcie znać, jak głos Adama w kontekście do mojego głosu, jeżeli chodzi o poziomy. Adam, musisz kilka słów o sobie. Skąd jesteś, czym się zajmujesz, ile masz aparatów w szafie, ile masz obiektywów, tylko liczby, same liczby o sobie poproszę. No i mieszkam w tej chwili w Trójmieście, tutaj się urodziłem, generalnie w Gdyni tak naprawdę. Teraz mieszkam w Gdańsku z moją żoną Karoliną, to jest ta ładniejsza połówka Time of Joy. Śluby fotografuję od 15 lat już w tej chwili, 2006 przynajmniej tak mam napisane na moim pozwoleniu kościelnym. Od 2014 fotografuję z moją żoną Karoliną, która dołączyła i ożywiła na Time of Joy. Aparatów, czekajcie, aparatów mamy łącznie 4. 4, dobrze. Obiektywów w tej chwili chyba 8. 4 aparaty, 8 obiektywów, dobrze. Jakoś tak. Chyba 4 lampy błyskowe jeszcze do tego, jakiś nawet statyw mamy. Dobrze, a ile ładowarek? Ładowarki 4 też, na każdy aparat jedna. Dobrze. Dobrze, to tak tytułem wstępu na rozgrzewkę, to takie najłatwiejsze z możliwych pytań matematyczne. Tutaj widzę w komentarzach, że dźwięk jest ok, że nas słyszycie, bardzo się cieszymy. Więc tak, z Adamem chcielibyśmy dzisiaj poruszyć kilka takich tematów związanych z troszeczkę złączeniem tej fotografii użytkowej, jaką wykonujemy, jako fotografowie ślubni użytkowej, tudzież usługowej w zasadzie, świadczymy usługi. No z tą częścią, z której pewnie większość z nas fotograficznie się wywodzi, czyli jakby z pasji, z hobby to się zaczyna nasze fotografowanie najczęściej, no i przeradza się w kilku przypadkach, przynajmniej w tych przypadkach fotografów ślubnych, przeradza się z pasji, przeradza się w biznes pewnego rodzaju, tak? Więc jakbyś tak może krótko powiedział, jak to się u Ciebie zaczęło i jak to się przerodziło z pasji w biznes? Czy faktycznie tak było, czy od razu jak postanowiłeś, że będziesz fotografem ślubnym i kupiłeś aparat i zostałeś fotografem ślubnym from day one? Ja nigdy nie myślałem, że zostanę fotografem ślubnym. Prawdę mówiąc, jak zaczynałem, nigdy w życiu nie byłem na ślubie żadnym jako gość. Miałem wtedy chyba z 18 lat, jakoś tak, i robiłem już sobie zdjęcia. Miałem jakiś kupiony aparat, jakiś tam wtedy małpkę, idiot kamera, cyfrową już wtedy. Potem jakoś chyba poszła po maturze lustrzanka pierwsza i u mojego taty w pracy był człowiek, który filmował śluby, był kamerunem, takim typowym kamerunem był i potrzebował kierowcy. I zabrał mnie po prostu ze sobą na kilka ślubów i na pewnym momencie się okazało, że para ma filmowca, ale nie ma fotografa. i zaproponowały, czy ja bym im nie zrobił zdjęć, takich zupełnie bez ciśnienia, niezobowiązujących, jak co wyjdzie, to wyjdzie. I w tym momencie jakoś tak zrobiłem te zdjęcia, on mnie pochwalił, mówi, że tutaj jakoś tak jest jakaś taka ulotność, no, że może masz zadatki jakieś na dobrego fotografa. Mi się też to spodobało, spodobały mi się śluby. Potem jakiś zrobiłem ślub kuzyna, też jakoś tak bez ciśnienia, żeby to co będzie, bo on nie chciał żadnego fotografa. I jakoś to poszło, od polecenia do polecenia ruszyło, postawiłem stronę internetową dzięki temu kuzynowi właśnie. Nazwa była zupełnie inna wtedy, ale do tego potem przejdziemy może jeszcze. No i od tego momentu poszło, więc ja po prostu lubiłem zawsze robić zdjęcia. I przerodziło się to w jakąś taką z pasji właśnie robienia zdjęć. Robiłem robaczki, mosty i krajobrazy, wszystko na początku. Kiedyś. Wszystko na początku. Makro jakoś tak mnie zawsze kręciło, było pod ręką. I to przerodziło się jakoś taką fotografię ślubną. Też w międzyczasie pracowałem do takiej agencji fotograficznej i robiłem dla nich jakieś takie reportaże, czy to z festiwali, jakiś tam Stopat Festiwal na przykład, jakieś tam różne wydarzenia, demonstracje i tak dalej. No i właściwie tam jakoś się wychowałem reportażowo na tym. Takiego zapałem bakteria reportażowego, że przeszedłem z jakichś robaczków do ludzi. Okej, czyli jakby... Spróbuję podsumować i ty powiedz, czy dobrze mówię. Totalnie przypadkiem od kierowcy stałeś się fotografem ślubnym i złapałeś fotograficznego bakcyla w momencie, jak już zacząłeś przygodę z fotografią ślubną de facto? Nie, wcześniej. Wcześniej sobie fotografowałem właśnie robaczki. I tak to się takim efektem kuli śnieżnej rozkręciło. To jest zauważyłem, że to jest dosyć częsty przypadek. Dajcie znać w komentarzach, czy u was było tak samo, że przypadkiem zrobiliście jeden ślub, może czyjś znajomy. Ja miałem tak, że zrobiłem ślub znajomych, potem drugi ślub, potem ktoś spytał i tak nagle bach, bach, bach i trzeba było też postawić stronę i wszystko po kolei. W międzyczasie, jak tu mówimy, Adam, to bo ty nie wiesz, może lecą twoje zdjęcia w tle. A, dobra, super. Więc tak jak tutaj mówisz o tych swoich pierwszych ślubach, to pokazuję twoje zdjęcia, na pewno z twoich pierwszych ślubów to są takie... Na pewno, tak. Świetny byłeś. Tam akurat wspólne są zdjęcia, żeby była jasność. Wspólne, tak, twoje. Te lepsze to pewnie Karoliny. Oczywiście, można oddać tutaj kredyt Karolinie, tutaj też wyświetlę Instagrama, jakby ktoś chciał znaleźć Adama. No właśnie, bo teraz tak, oglądając twoje zdjęcia, widzę tutaj... W ogóle dajcie też łapki w górę, jak zdjęcia wam się podobają. Myślę, że się podobają, są świetne. Widzę tutaj taki miks. Miszmasz w ogóle przeróżnych zdjęć, które zamieściłeś. Właśnie mamy zdjęcia trochę jakichś plenerowych zdjęć, mamy trochę takich zdjęć różnych momentów w trakcie dnia ślubu, a potem, to chyba już skończyłem, aż 100 zdjęć przejrzałem, tak szybko? Nie, 19, czemu 19 tylko, sorki, doszedłem do 19, lecimy dalej. No i potem mamy takiego trochę, jak to się u nas mówi, takiego repo też. I jak to się u Ciebie balansuje, w sensie jakie masz... bo mówisz, że złapałeś tego bakcyla reportażowego, czekaj, przełączę się na chwilę na ciebie, bo mówisz, że złapałeś tego bakcyla reportażowego w momencie, jak robiłeś te zdjęcia dla agencji. Tak. I wtedy już robiłeś te śluby, czy jeszcze nie robiłeś ślubów? Już w międzyczasie robiłem te śluby. Okej, czyli jakby zacząłeś to troszeczkę łączyć, tak? Zacząłem to łączyć, miałem jakby taką bazę lekko reportażową właśnie z pracy z tej agencji i fotografowanie też różnych wydarzeń, bo chodziłem też na jakieś, starałem się jakieś właśnie wydarzenia, a to demonstracje, a to jakieś tam życie codzienne, takie rzeczy. Fotografowałem też sport, jakieś różne dyscypliny sportowe, w zasadzie wszystko, co było możliwe. Taka praca fotoreportera. Teraz to mnie bardzo ciekawi, czy w tamtym momencie jakby dalej myślałeś, że w sensie ta fotografia ślubna była dla ciebie taką chałturą tak zwaną, żeby zarabiać pieniądze, czy już jakby zacząłeś odnajdywać w tym jakby swoją miłość do tego, nazwijmy to? Nie, nigdy to nie była dla mnie chałtura. Generalnie mieszkałem wtedy z rodzicami, więc nie musiałem przyjmować pieniędzmi, więc robiłem to typowo dla przyjemności. Sprawiała mi przyjemność chodzenie na te śluby i fotografowanie. Dlaczego tak pomyślałem? Bo ja z kolei w swojej karierze miałem taki bardzo, bardzo króciutki epizod, że tam ktoś ze znajomych, jak zaczynałem fotografować dopiero, ktoś ze znajomych miał jakąś agencję i mówi, potrzeba fotografa, żeby pojechał na premierę czegoś tam. Ja wyjechałem ze swoim aparatem marki Canon 30D, który był bardzo wolny. Pożyczyłem jeszcze lampę od Sebastiana Małachowskiego, bo nie miałem nawet swojej lampy. Pojechałem na taki event i tam stanąłem w szramki z tymi wszystkimi fotografami właśnie z agencji, którzy mieli te wszystkie jedynki, czy tam Nikony takie duże. No i tam krzyczeli tam doda, czy tam jakaś tam inna. Właśnie, spójrz na mnie. I jedzie seria. Jedzie seria z flesza i potem wtedy ja tak. Bo na tyle brałem w tym udział. Wtedy mógł pozwolić mój aparat. I pamiętam, że tak się trochę przyglądałem tym profesjonalistom, jakby tak z boku. I gdzieś usłyszałem właśnie takie, że niedługo zaczyna się sezon chałturek, nie? Tak, kotlety na kotlety. Kotlety to też tak. Sformułowanie też się przewinęło. A więc rozumiem, że ty nie miałeś takiego czegoś w swojej, w sensie, że właśnie nie, bo wydaje mi się, że to się bierze z tego, że jeżeli nie myślimy o fotografii ślubnej jako o potencjalnym, jakby tej swojej ścieżce faktycznie, tylko cały czas traktujemy jako coś, nad czym możemy dorobić, versus my się będziemy zajmować poważną fotografią, nie wiem, dokumentalną z eventów, gdzie musimy krzyczeć doda. No to bardziej bym się wstydził w zasadzie tego krzyczenia doda niż fotografii ślubnej, bo na czerwonych dywanach też przebywałem, też czasami trochę krzyczałem, teraz tak trochę ciszej, no, ale... I oni zawsze tak myśleli, że oni mają lepszą fotografię, a ja uważam, że generalnie to, co się robi z pasji, to jakoś przyniesie owoce, to można się w to zaangażować i to można robić dobrze. Obojętnie jaka to będzie fotografia, czy to będą kwiatki, czy to będzie fotografia ślubna, czy to będzie ten reportaż, czy będzie się fotoreporterem, czy moda, cokolwiek innego. Bo jeśli się wychodzi o to, że chce się na tym tylko klepać pieniądze, no to się tak odcina kuponiki tylko i to jest prosta droga do wypalenia. To wszystko widzieliśmy. I teraz właśnie to chciałbym przenieść się mówiąc o pasji, bo wiem, że masz jeszcze jedną pasję fotograficzną. Już wiem dlaczego tak długo, bo ja nie przygotowałem. Mam jeszcze kilka pasji. I właśnie przeskoczyłem na Twoje zdjęcia, z fotografii ulicznej. Tak, znaczy ja tego tak nie nazywam generalnie. Dobrze, to powiedz, no właśnie, opowiedz coś. Znaczy ja to nazywam taką fotografią, zapisem codzienności, dokumentacją codzienności. To nie jest jakiś taki typowy street, który jest taki jakby modny. No ja wychodzę z tego założenia, że po prostu fotografuję to, co mnie otacza, to, co mnie jakby ciekawi, to, co jakby jakoś przykuje moją uwagę. Też tak, to jest dla mnie taki trening, żeby nie zapomnieć, jak się robi zdjęcia, żeby mieć wyćwiczone oko, żeby czuć jakby moment, też obsługa aparatu, żeby mieć w jednym paluszku jakieś tam ostrzenie manualne. Ostatnio dużo właśnie robię manualnymi obiektywami, więc tak sobie ćwiczę palec, jeżdżąc tym wichajstrem, który jest pod obiektywem. I powiedz mi, właśnie oglądamy trochę te zdjęcia, tu jakieś zdjęcia z plaży, tam jakieś zdjęcia tam z metra w Tokio. Bo czy to jest coś, do czego w pewnym sensie się zmuszasz, że właśnie musisz, że jakby, tak jak mówisz, że trenujesz, czy to jest to jakby, że jakby wychodzisz specjalnie z takim zamysłem, że idę zapolować na coś, czy po prostu, nie wiem, opowiedz trochę o tym, bo ja na przykład nie mam takiego czegoś, czy też mój dzień jest wypełniony, jak nie pracuję, to jestem z dziećmi. Rozumiem. I fotografuję też dzieci oczywiście, ale właśnie patrzę na te zdjęcia, zawsze patrzę na tego typu zdjęcia i tu w szczególności na twoje, no bo są świetne, że kurczę, też bym sobie wyszedł pofocić, ale tak zastanawiam się, musiałbym sobie to wpisać w kalendarz i to zaplanować i to wyjść. Opowiedz trochę, jak to jest u ciebie, w sensie, czy jakby albo jak do tego podejść w ogóle, może masz jakieś tipy dla fotografów, którzy chcieliby popróbować sił w takiej fotografii właśnie ulicznej, nazwijmy to ulicznej, dokumentalnej. No. Ja uważam, że i tak wychodzę za mało z aparatem. Okej. Tak, żeby typowo na streetach. Generalnie zeszły rok był cienki pod tym względem. Wszędzie mało ludzi, wszyscy zamaskowani, smutno generalnie. Ja byłem smutny, więc to też inaczej się fotografuje. Ale generalnie mam aparat zawsze przy sobie, więc jeśli widzę coś takiego, jeśli tylko gdzieś tam spaceruję, to go od razu wyciągam z torby, z plecaka i mam go w gotowości do fotografowania. A też z Karoliną właśnie często wychodzimy sobie gdzieś tam na miasto, czy tam gdzieś jedziemy, staramy się jakoś mniej w domu siedzieć, szczególnie jak jest ładna pogoda. No i ten aparat wtedy zawsze jest przy mnie i fotografuję. Generalnie też jak gdzieś wyjeżdżamy, no to bardziej wyjeżdżamy, żeby fotografować i zwiedzać, poznawać kulturę, niż gdzieś tam jakby typowo odpoczywać. Okej. Czyli nawet takie te Wasze wyjazdy, podróże są związane stricte z tym, wybierzmy sobie fajne miejsce, w którym możemy pofotografować. Dokładnie tak. No też, ale też staram się, ciężko mi to cały czas przychodzi, żeby mieć taki jeden dzień w tygodniu, że wychodzę tylko na streeta. Mhm. Tylko na streeta, idę w ten tłum ludzi, co w zeszłym roku było słabe, generalnie ciężko, ale idę w ten tłum ludzi i staram się coś ciekawego ustrzelić. Mhm. I jakbyś właśnie tak, bo na przykład tu widzę zdjęcie Pani z reklamówkami, z gazetą, nie? Czy to jest trudne, tak wyjść komuś przed twarz, że tak powiem, skierować aparat? Czy to robisz, że tak powiem, spod ramienia? Czy się ustawiasz, czy się pytasz? I jakby jaka jest Twoja taktyka? Bo wiem, że tutaj streetowcy mają różne. Różnie fotografują. Dla mnie jest to cały czas bardzo trudne, żeby tak komuś po prostu w twarz zrobić zdjęcie. Mhm. Ja jestem raczej taką osobą, która jest bardziej zamknięta w sobie. Jestem raczej takim typem introwertyka. Otwieram się bardzo, bardzo powoli do ludzi. Zdjęć nie robię z biodra. Staram się, żeby ten jednak, ewentualnie robię z brzucha. Jak mam teraz fajnie odchylany ekran, to też jest taka opcja. Ale raczej nie czaję się, nie kryję się. Staram się mieć dobre intencje do tych zdjęć. Nikomu nie chcę kogoś sfotografować w jakiejś takiej sytuacji, która jakby mu uwłaczała. Jeśli ktoś mnie zauważy, to staram się uśmiechać od razu, bo to tak trochę przybija lody. Jak lubię, często robię też ludzi z psami na przykład. Aha. To oni na przykład się cieszą, że ich psy fotografuję i że one mają zdjęcie. No, staram się właśnie do tego tak podchodzić taką otwartą głową, ale no jest to dla mnie cały czas trudne, że ja komuś obcemu robię zdjęcia na ulicy i cały czas czasami myślę, że on może sobie tego nie życzyć, no ale dla mnie jest to taka forma jednak taka z najłatwiejszej takiej fotografii, którą można zrobić. Nie potrzeba dużo środków do tego, nie potrzeba się z nikim specjalnie umawiać i po prostu można wyjść z aparatem i robić zdjęcia. Dajcie też znać w komentarzach, bo to mnie ciekawi, czy ktoś z Was fotografuje takie tak ulicznie, dokumentuje właśnie taką codzienność, że wychodzi sobie specjalnie na spacer z aparatem, bo to jest jakby ciekawe, a może ktoś chce. To dwa tipy od Adama. Jeden, zawsze miej aparat przy sobie. I włączony. I to musi być Sony, tylko i wyłącznie oczywiście, jako patron tutaj naszego live'a. A dwa, że można sobie wyznaczyć jeden dzień w tygodniu. To jest jakby piękny pomysł. Bo zaraz dla tych, co może niecierpliwie tu pieniążkami zastanawiają się, gdzie będzie tej fotografii ślubnej, zaraz do tego płynnie przejdziemy, nie martwcie się. Natomiast chcę tutaj jeszcze właśnie chwileczkę podrążyć ten temat tej fotografii, bo czy wychodzi, bo to zaś powiem Ci, skąd to pytanie mi przychodzi do głowy najpierw. Jeżeli ja umawiam się na sesję z parą jako fotograf ślubny, żeby fotografować, no to wybieram sobie często miejsce, jak tylko mogę, no i najczęściej wybieram sobie dzień, żeby mieć na przykład ładne popołudniowe albo poranne słońce, czyli porę. Mhm. Staram się nie fotografować w miejscach, które są nieatrakcyjne. Wiadomo, para młoda, żeby ładnie wyglądała w miejscu atrakcyjnym. I dwa, staram się nie fotografować w nieatrakcyjnym świetle, żeby potem mi było łatwiej w obróbce. Jak jest w takim razie z taką Twoją fotografią dokumentalną? Czy jak sobie wyznaczasz, nazwijmy to ten jeden dzień, to wszystko jedno, której wyjdziesz, a wiadomo, że jakby inaczej... Coś mi tutaj pyka, nie wiem, co to pyka. Pyk. Coś się zawiesza. Okej, to może był ten Skype. Dajcie znać, czy nie zgubiliście nas. Adam, powiedz coś. Mówię coś. Dobra. Ale Ty się zawieszasz coś. Widać nie Cię, ale Ciebie nie słyszę. Widzę Ciebie i Ciebie słyszę, ale tu tak, mamy chwilę. Adam, jestem, mówi Damian. Czytam komentarze też, ale właśnie, nie wiem, czy słyszałeś, mówiłem właśnie o omawianiu się na sesję, że omawianie się na sesję wymaga często konkretnej pory, dnia, jakiegoś takiego skoordynowania, a powiedz, jak to jest z taką fotografią uliczną, jak Ty do tego podchodzisz? Zależy mi, żeby było słonecznie, bo lubię takie jakieś kontrastowe światło, żeby było. Generalnie no, pora dnia i w zasadzie dowolna. Nie musi to być zachód słońca, może to być również 12 w południe, także na przykład są głębokie cienie, jakieś konturowe postacie, można się pobawić właśnie światłem, pod światło, ze światłem, typu właśnie zdjęcia wysoki kontrast, gdzieś ci ludzie są, jakiś wieloplan, że tam jest ktoś w cieniu, tam ktoś jest oświetlony. Ostre światło też jest wskazane. Mniej lubię, jak jest pochmurno, to czasami mi się wtedy faktycznie nie chce wyjść. A jak pada, no to nie wychodzę, chociaż też wiem, że można zrobić ciekawe zdjęcia wtedy, ale trochę jednak mi już szkoda aparatu i siebie, żeby moknąć na deszczu. No właśnie, patrząc w ogóle na te zdjęcia, no to widać, że jakby te ostre światło tutaj jakby dużo umożliwia. Umożliwia jakby rysowanie zupełnie w inny sposób niż jak mamy popołudniowe światło, gdzie wszystko jest dużo większe, jak jest ostre, właśnie możemy coś ukryć w tym cieniu, tak jak mówisz, więc to jakby bardzo widać na tych zdjęciach. Tu przeczytałem teraz kilka komentarzy jakby w odpowiedzi na to, co widzieliśmy. Jest jedno, jest jedno pytanie, czy, jak to jest z prawem do publikacji takich streetowych zdjęć? Czy ty coś wiesz, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? Generalnie no, można fotografować, teoretycznie nie można publikować takich zdjęć, wizerunku. Ale no praktycznie no musiałby się ktoś zgłosić, że proszę tutaj usunąć to zdjęcie i tego nie pokazywać. Druga sprawa, że można to podłożyć też jako zdjęcia artystyczne, jako artystyczny wyraz, no bo ja tego nie robię jako firma jakaś, więc tam nie ma żadnego jakiegoś dziwnego RODO ani innych rzeczy. To jest tylko jakby tam ochrona wizerunku. Druga sprawa, że jak ktoś jest, że jest to szerszy kadr i ktoś jest tam tylko częścią, no to jakby tam funkcjonuje prawo panoramy i takie zdjęcia można też publikować. Okay. Ale no generalnie teoretycznie fotografować można, teoretycznie nie można publikować z takimi wyjątkami. Ale nie ma się tym przejmować. Tak, zwłaszcza jak jest, tak jak mówisz, więcej osób w kadrze, to już w ogóle nie. Martyna mówi, ja się bardzo źle czuję z fotografią uliczną, bo potem z tymi prawami jest Saigon, jakoś mi głupio fotografować kogoś, zanim się zgodzi. Ola pisze, ja nie, ale zawsze jak widzę zdjęcia Adama, to chciałabym. No ja też tak mam, patrzę na te zdjęcia twoje i sobie myślę, kurde, no wyszedłbym też tak i pofocił. Jakub mówi, chciałbym bardzo, ale jestem introwertyk i jest mi trudno, ale niedługo spróbuję. Też jestem introwertyk. No i właśnie tu przechodzimy do tego pytania, które też chciałem ci zadać. Czym robisz? Dużą puchą, czy czymś nie rzucającym się w oczy? No w tej chwili robię na Sony A7 III, może pokażę też. I mam z obiektywem manualnym 35 mm w tej chwili. Ustawiam sobie pewnie około f11, f16 na dużą głębię ostrości i ostrze na strefę. Tu jest taka podziałka, więc jak ustawię sobie na przykład f11, to mam na przykład, mogę mieć głębię ostrości od 1,5 metra do nieskończoności. Więc wtedy nie muszę się jakby skupiać specjalnie na ostrzeniu, tylko mogę cyk, cyk zrobić od razu zdjęcie. Widzę coś ciekawego, zdjęcie. Mogę szybko bardzo reagować. To właściwie mi przypomniałeś, to jest jak pojechałem kiedyś za granicę i akurat miałem ze sobą A7S w wersji pierwszej z 35 manualną Loxia, Zeiss Loxia i fotografowałem w ten sam sposób, że jakby ustawiłem sobie właśnie f16, a biorąc tam f16 maksymalne, a biorąc pod uwagę to, że aparat S miał bardzo wysokie możliwe ISO, wziąłem auto ISO i stwierdziłem, nie będę się przejmował ISO, ale strzelałem z biodra wszystko. W sensie miałem taki zamysł, że szedłem i tak pyk, pyk, tak tu i tu i potem sobie przeglądałem te zdjęcia i to było bardzo fajne doświadczenie. Jeszcze skończę tutaj z pytaniami po tej mojej jakże wnoszącej dużo do dyskusji dygresji. Ola pisze, chciałabym właśnie, ale nie mogę się przełamać. No to przełamywanie się do fotografii ulicznej to jest jakiś powtarzający się motyw, więc może powinniśmy mieć jakieś takie psychologiczne treningi do tego. Albo w grupie fotografować. Jak się wyjdzie też w 3-4 osoby, to jest łatwiej. Chyba trudniej jednak. Trudniej twoim zdaniem? No bo wszyscy zwracają jakby uwagę na tą grupę fotografów. Co oni tam robią? A jednak jeśli pojedynkę albo góra w dwójkę jest się jednak bardziej dyskretnym. Ale łatwiej psychicznie się przełamać do fotografowania, jak jesteś z kimś. W tym sensie. Może tak. No, może faktycznie tak, że ktoś cię drugi obroni. Ktoś cię obroni, jak coś się zacznie dziać. Dobra, i więc chciałbym przeskoczyć właśnie teraz tej fotografii, bo w waszej fotografii ślubnej widać dużo jakby, tak mi się wydaje, takiej naleciałości właśnie tego stylu fotografowania, które reprezentujesz, jak wychodzisz właśnie dokumentować, tak się mówi? Dokumentować ulicę. I w zasadzie no, ślub to też jest wydarzenie, które się dokumentuje. I teraz to jest taka jakby jakaś ciekawa granica dla mnie. Postawię taką właśnie tezę i chciałbym, żebyś się do niej odniósł. Fotografia ślubna w zasadzie no z jednej strony jest usługą, którą wykonujemy dla pary młodej. Para młoda zatrudnia nas po to, żebyśmy dali im pamiątkę z tego dnia, tak? Jakby zapamiętali na kliszy ten dzień, stworzyli zdjęcia, żeby oni mogli do nich wracać. Więc i zapewne są jakieś oczekiwania po stronie pary młodej. Możemy zaraz się zastanowić, jakie różne pary mogą mieć oczekiwania. Natomiast no, z drugiej strony właśnie jest ten fotograf, który z jednej strony może być właśnie takim typowym usługodawcą, że oczywiście ja zrobię to, ja zrobię tamto, proszę bardzo, takie zdjęcie, śmakie zdjęcie i będzie tak klepał wszystko. A z drugiej strony no, myślę, że mamy cały szereg tych fotografów, którzy wywodzą się właśnie z tego zamiłowania do fotografii, może trochę bardziej z fotografii artystycznej i szukają w tej fotografii ślubnej czegoś więcej. I wydaje mi się, że jakby te dwie rzeczy troszeczkę się ze sobą zderzają, nie? W sensie potrzeba klienta, czyli pary młodej w tym przypadku i rodziny, versus potrzeba fotografa. I ja uważam, że oczywiście każdy musi znaleźć swoją tutaj równowagę w tym kontekście. Jestem ciekawy, jakby gdzie jest. Czy się z tym zgadzasz w ogóle? Czy myślisz, czy też uważasz, że tak jest? Czy może masz jakieś inne zdanie na ten temat? A jeśli tak, to jakby jaką ty masz równowagę? W sensie, czy masz jakieś takie coś, że robisz to bardziej dla siebie? Czy właśnie starasz się... No nie wiem, powiedz coś więcej, nie będę za ciebie mówił. Znaczy tak, ja od początku chciałem robić zdjęcia takie, jak ja lubię. Więc to było tak od początku, że fotografowałem tak, jak ja lubię, tak jak ja to widziałem, a nie tak, jak ktoś mi na przykład kazał. Miałem jakby taką wolną rękę. No i takie też zdjęcia pokazywałem na stronie. Potem jak dołączyła Karolina, ona miała też podobne podejście właśnie do tego, jak ja. Więc uważam, że jak już pokazujemy te zdjęcia na stronie, to pokazujemy takie, jak my lubimy robić i na to szukamy klientów. Więc jakby strona internetowa już jest takim filtrem, że już raczej nie przyjdzie ktoś, kto chce tylko takie zdjęcia typowo ustawiane, jakieś super glamour, wszystko, szlafroczki i inne rzeczy, tylko przyjdzie jakiś taki klient, który już by chciał reportażowe, który kocha momenty i który chciałby takie zdjęcia ze swojego ślubu. Też no, bardzo ważna rzecz dla nas to jest zawsze spotkanie przed podpisaniem umowy w ogóle. Nie podpisujemy umowy bez Skype'a, bez spotkania, żeby wytłumaczyć, jak fotografujemy, co można po tych zdjęciach oczekiwać, czego oni mogą się spodziewać, na co kładziemy nacisk. No i właśnie najczęściej na tych spotkaniach słyszymy, że tak, właśnie na tym nam zależy. Jedna sprawa to na przykład nie pokazujemy na stronie w ogóle zdjęć jakichś tam pozowanych, grupowych. Aczkolwiek robimy takie zdjęcia, bo uważamy jednak, dojrzeliśmy też do tego, że takie zdjęcia, nam nic się nie stanie, jak takie zrobimy, jak jakieś poprosimy z rodzicami i tak dalej, takie typowo ustawiane, a para to może mieć. Mamy takie pary, które mówią, nie, zupełnie nie, my nie chcemy takich zdjęć, nam wystarczy takie, które zrobicie nieustawiane z reportażu typowo. Więc... Tak. Jeszcze dopowiem jedną rzecz. Też mamy taką zasadę, że zawsze fotografujemy też dla dwóch klientów, czyli dla pary, żeby staramy się zrobić jak najlepszy materiał dla nich, żeby oni byli zadowoleni z tego i jak najlepszy materiał też dla nas, żebyśmy my byli też z tych zdjęć zadowoleni i czerpali z tego satysfakcję, co zrobiliśmy. Okej, czyli tu właśnie to jest ta równowaga, której wy poszukujecie, czyli żeby każdy był zadowolony w pewnym sensie. Żeby każdy był zadowolony, tak. Też potrafimy powiedzieć nie, jakby jeśli klient, nie wiem, oczekuje czegoś takiego już na spotkaniu, co zupełnie kłóci się z naszą estetyką, jakimś takim ogólnym pojęciem fotografii i tak dalej, no to jakoś dajemy mu do zrozumienia, że nie jesteśmy jednak fotografami dla nich. Tak. Że może warto, żeby poszukali jednak kogoś innego. Bo wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno z trudem przychodzi, zwłaszcza młodym fotografom ślubnym. Nie wiem, czy ktoś z was w komentarzu ma takie doświadczenie, jakby odmówienie w zasadzie klientowi, może nie wprost odmówienie, albo wytłumaczenie, że może nie jesteśmy właściwym jakby usługodawcą dla tej osoby, tudzież po prostu fotografem. przynajmniej ja tak pamiętam, że na początku swojej kariery przynajmniej zależało mi na tym, żeby no, każdy, kto do mnie przyjdzie, no to żebym go przekonwertował, tak mówiąc językiem marketingowym, czyli żebym sfotografował każdy ślub. No i mi było przykro, jak ktoś na przykład po rozmowie ze mną, tam może 1 czy 2 razy mi się zdarzyło, że ktoś po rozmowie ze mną jednak nie sfotografowałem, ale widzę właśnie, jak to się też zmienia z czasem, właśnie zbudowaniem swojego stylu, zbudowaniem swojego wizerunku i faktycznie z tym doświadczeniem też. Kamil mówi, że pojechałem ci, że jesteś stary. Nic takiego nie powiedziałem. My jesteśmy tutaj w tym samym wieku. No, natomiast tak, wydaje mi się, że to jest taka rzecz trudna i gdzieś tam te filtry, o których mówisz, to jest chyba taka zasada, o której dużo się często słyszy, jak się chodzi na warsztaty, że to, co jakby takich klientów będziesz miał, jakich pokażesz na swojej stronie. Dokładnie tak. I to się sprawdza, My na przykład też bardzo dużo pokazujemy takich pełnych reportaży, po 100 parę zdjęć na blogu, żeby klient już tam mógł zajrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda taki przekrój całego ślubu, od przygotowań do tych, powiedzmy, oczepin. To teraz, teraz jestem ciekaw w takim razie, bo tutaj jest, śmiałem się, bo rozmawialiśmy wcześniej, ostatnio widzieliśmy takiego mema w internecie, nie mam go niestety, ale może widzieliście takiego mema, gdzie jest tam tonące dziecko i gdzieś tam jest na górze dziecko, które bawi się z mamą w basenie, jest szczęśliwe i jest podpis, że to są sesje stylizowane, potem niżej jest tam plener, tam dziecko, które się kąpie chyba w kole ratunkowym, potem jest dziecko, które trochę tonie i to jest reportaż i na końcu jest kościotrup pod wodą? Chyba. Tak, chyba moment decydujący. Pod wodą i to jest jakby moment decydujący. Czyli jakby taki mem, który mówi o tym, że no tak, no sesje stylizowane to jest coś, co się podoba, a ten moment decydujący, czyli to, co w fotografii, to co na przykład tu widzimy, myślę, na tym zdjęciu teraz, to co jakby w fotografii się liczy, no to średnio się liczy na tym nazwijmy to, nie wiem, rynku ślubnym, czy można tak powiedzieć, bo teraz ja też powiem kolejną jakby moją tezę i zastanawiam się jakby, zastanawiam się, co ja mówię, i poproszę Cię o komentarz, że dużo łatwiej sprzedać ładny portret panny młodej, dużo łatwiej jakby wpada on w oczy, niż sprzedać jakby reportaż, taki ciężki, twardy reportaż, gdzie właśnie pokazujemy takie klatki, które są bardzo przemyślane, nad którymi trzeba się zatrzymać, bo w dzisiejszych czasach trudno jest sprawić, żeby ktoś się zatrzymał, nie wiem, przeglądając Instagrama na dłużej albo przeglądając Facebooka na dłużej, no co nazwijmy to utrudnia sprzedaż takiej usługi, która bardziej bazuje na tej części właśnie związanej z taką, no takiej nazwijmy to fotograficznej, niż takiej usługowej. A co byś na ten temat powiedział? Jak byś skomentował mema? Znaczy tak, no sam reportaż ślubny to nie jest tylko samo mięcho, same wieloplany i nie wiadomo co. Tam musi być oddech, tam musi być jakiś portret, tam musi być jakiś detal, tam musi być coś, co jakby przełamuje tą jakby rutynę tych zdjęć. To nie może być tak, że jest szerokie zdjęcie, bo tak u nas często najczęściej wyglądają wieloplany po prostu, że to jest szerokie zdjęcie, a tam się nic nie dzieje, nie? Więc musi być tam jeszcze jakiś portret. No na fotografię ślubną składa się mnóstwo rzeczy, więc generalnie jak się umie fotografować dobrze śluby, to można praktycznie wszystko sfotografować. I produkt, i portretową zrobić sesję, i reportaż, i cokolwiek innego, więc można tam złapać jakiś balans. Z drugiej strony też faktycznie ludzie lubią często proste zdjęcia, gdzie jest ładne światełko, zachodzik słońca i tak dalej. No i takich zdjęć na Instagramie jest najwięcej. No i jakby w tym bąbelku tych ładnych zdjęć chyba jest największa konkurencja też. Więc i warto, myślę, że właśnie jak pokazując, nie wiem, jakieś takie reportażowe, bardziej coś innego, może czarno-białe i tak dalej, jakby wychodzi się z tego bąbelka tych ładnych zdjęć i klient stwierdzi, o, może to jest coś innego. Właśnie szukam na przykład, nie wiem, fotografii, która zatrzymuje emocje, jakiś płacz, śmiech, wzruszenie. I on to widzi na zdjęciach i mówi tak, to jest coś innego niż ja widziałem milion takich zdjęć zachodzącym słońcem i ja nawet nie wiem, czyje te zdjęcia były. Podoba mi się to, co mówisz. Fakt. My na naszym Instagramie też pokazujemy sporo zdjęć z sesji. Tym bardziej, że w zeszłym roku ślubu było mniej i tymi sesjami jakby trzeba było się też troszeczkę doratować. Więc troszeczkę położyliśmy bardziej nacisk na te sesje, żeby to po prostu, żeby trochę też się bardziej sprzedawało. Ale można też jakoś wyróżnić się reportażem, bo takich dobrych reportaży ślubnych w Polsce nie ma tego zbyt wiele. Wszyscy mówią, że robią reportaż, na przykład reportaż z sesji, na przykład ktoś robi, ostatnio słyszałem gdzieś. To tak jakby się jedno z drugim wyklucza. Tak. Sesja, reportaż to jest reportaż. Znaczy mógłbyś robić ty reportaż z sesji, którą robi Karolina? O, na przykład, to tak. To coś takiego. To się nazywa backstage wtedy. Tak. To podoba mi się to, co powiedziałeś, bo jakby powiedziałeś, podsumowując, że jest trochę mniejsza konkurencja na rynku dobrego reportażu. O, w ten sposób. Tak, ale tych klientów jest mniej na reportaż. A niż na takie... jest mniej. Tak. Czyli, że jest to jednak troszeczkę mniejszy staw, z którego się łowi, nazwijmy to. Tak, dokładnie tak. Też staramy się też robić, lubimy robić sesje. Przychodzą nam troszeczkę one może trudniej niż jakby reportaż, ale też jest to coś fajnego, co nadkręci. Gdzieś tam mówić o zachodzie słońca, fajne światełko, czasami w ostrym świetle też można zrobić, gdzieś tam miejskie sesje, bardzo lubimy narzeczeńskie szczególnie narzeczeńskie sesje, ślubne też, ale jednak te takie stroje, które są takie normalne, dają jakoś taką większą swobodę do zdjęć. Można zrobić więcej takich jakichś wygłupów, jakichś takich różnych dziwnych rzeczy, dziwnych powiedzmy pust. Trochę się pobawić. Dajcie znać w komentarzach ci, co oglądają, a nawet całkiem spora liczba, ponad 50 osób nas ogląda. Co myślicie, co myślicie o tym, jakby gdzie jest ta równowaga, bo znowuż tu się zdarza jeszcze więcej rzeczy, bo zdarza się z jednej strony i potrzeba klienta, i potem nasza potrzeba, i potem nawet jeszcze potrzeba marketingowa w pewnym sensie, tak? Bo z drugiej strony tego całego grajdołka jest kwestia taka, że to jest nasza praca. Nasza praca, fotografia ślubna nie polega tylko na fotografowaniu, ale jednak w jakiś sposób tych klientów musimy pozyskiwać, w jakiś sposób jakby te nasze usługi, nazwijmy to, musimy sprzedawać, jeżeli chcemy jakby z tego żyć. I teraz jakbyś miał powiedzieć, czy większość waszych klientów, skąd oni w takim razie się biorą? Czy jakby po tylu latach to jest już taka, że tam na północy to wszyscy wiedzą, że Time of Joy i tylko i wyłącznie? Tak, bardzo dużo mamy zleceń z poleceń już. Polecają nas już nasze pary, którym robiliśmy ślub. Same pary też wracają na jakieś sesje, jakieś rocznicowe czy rodzinne. Polecają też nam swoich znajomych, ale też dużo Google. Jeszcze Facebook też, z Facebooka też jest. I z Instagrama mimo wszystko też są jakieś umowy. Czyli zewsząd. Dosyć zróżnicowane, tak. Bardzo zróżnicowane. Jedynie chyba z portali ślubnych nie mam, bo tam się nigdzie nie reklamuje. Z portali. Wydaje mi się, że to jest też coś takiego, co przychodzi z czasem. Wiadomo, że jak się zaczyna fotografię ślubną, jakby fotografujemy swój pierwszy sezon czy drugi sezon, to bardzo trudno jest tak rozkręcić tą bańkę, tą kulę śnieżną tych poleceń. Te polecenia, one się kumulują z latami. Tak. Jak już fotografujecie tyle lat śluby, to jakby z każdego roku, nawet jak jedna para przyjdzie, ile mówiłeś, że już fotografujecie śluby? 15 lat. Ja 15 z każdego lat. Roku niech przyjdzie jedna para. Tak. To już prawie pół sezonu jest zapełnione. A czy jest jakiś klucz w takim razie do, twoim zdaniem, do poleceń? W sensie, jak zaskarbić sobie te serca tych par młodych? Czy jakby to się opiera tylko i wyłącznie na tych zdjęciach, czy jest coś więcej, że tak powiem? Na pewno nie same zdjęcia. Trzeba na reportażu być miłym dla wszystkich, ale tak szczerze nie, że się tylko do nich uśmiechać, bo coś tam. Jestem miły, bo chcę, żebyście mnie polecali swoim znajomym. Tak. Trzeba też być dobrze ubranym, tak? Nie przychodzić jakoś, nie wiem, w dresie, ale to chyba w tej chwili już jest standard wśród fotografów, że nikt nie przychodzi i byle jak ubrany, bo kiedyś to jeszcze tak pokutowało. Nie zakładamy koszulki polo z logo swojej firmy? Dokładnie tak. Tak. No mówię, być miłym, być jakimś entuzjastycznie nastawionym, bo po prostu robisz to, co się robi z pasją i to widać po prostu. To ludzie widzą, że ty się cieszysz tymi zdjęciami, nie jesteś tam za karę, nie przyszedłeś zrobić tego, żeby odbębnić zlecenie, nikt cię tam nie przysłał, tylko ty się cieszysz, że robisz zdjęcia. I myślę, że taki vibe to ludzie wokół czują. Czasami się z kimś rozmawia też, ktoś tam zagaduje, mówi, że masz, nie wiem, fajne szelki albo inne rzeczy. Czasami szelki, to też jest kluczowe. No, albo, że pan taki dyskretny, pan widziałem, tutaj obserwuję pana tutaj pół dnia, pan tak dyskretnie te zdjęcia robi, takie rzeczy różne. Miałem myśl, chciałem dodać do tego, co mówisz, poczekaj, bo ją zgubiłem. Skupiłem się na tych szelkach. Dobra, zaraz do tego przejdę. To zadam pytanie od Pawła. Paweł pyta, czy w dzisiejszych czasach warto prowadzić stronę internetową, czy jednak klienci nie przyniesie się do mediów społecznościowych? Jak to jest w waszym przypadku? Jaką wagę przywiązujecie do strony internetowej? Ogromną. Ja uważam, że trzeba prowadzić stronę internetową, bo to jest jedyna rzecz, która jest jakby nasza i nad którą mamy kontrolę. No chyba, że internet całkiem padnie, no to wtedy nie mamy strony już, nikt tam do niej nie wejdzie. Ale nie wiem, Facebook, Instagram, to może zniknąć w każdej chwili, mogą się zmienić zasady i znikamy. A jednak ta strona internetowa to jest taka najlepsza wizytówka, tam możemy poustawiać wszystko tak jak chcemy, panujemy nad jakością zdjęć, panujemy nad układem, to jest wszystko nasze. Możemy tam sobie od A do Z wszystko zaprojektować po swojemu. I uważam, że te wszystkie media społecznościowe, które mamy, jednak powinny prowadzić do tej strony. Google powinien prowadzić do strony, Facebook powinien prowadzić do strony, Instagram powinien prowadzić do strony. Oczywiście są osoby, które mogą żyć tylko i wyłącznie ze zdjęć na Instagramie i na Facebooku, ale jednak warto mieć tam jakąś taką dywersyfikację tych mediów, które mamy. No i na stronie, na naszym blogu najłatwiej pokazać pełny taki reportaż. No i tak jak powiedziałeś, ta strona może stanowić ten swojego rodzaju filtr. Tak, dokładnie tak. Dzięki tej stronie docieramy do tych par, które chcemy. No z Instagrama też można przefiltrować, ale ta strona chyba najbardziej działa. Tam można dodać tekst, pokazać siebie też bardziej, pokazać jakiś tekst o sobie, żeby ktoś mógł się z nami zapoznać. Ja sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć. Mój mózg wrócił na swoje miejsce. W kwestii tych poleceń. Wydaje mi się też, że jakby my fotografując śluby mamy taki komfort jakby bycia obecnym w takim bardzo szczęśliwym dniu naszej pary i w większości przypadków zakładam, para zawsze będzie zadowolona ze zdjęć. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Chyba tak. Że ogólnie jakby para będzie zachwalać swojego fotografa, no chyba, że coś wtopił. W sensie, że naprawdę trzeba coś zepsuć, żeby zapomniał przyjść, albo potencjalne polecenie. Jakbyśmy tutaj teraz przyprowadzili parę młodą od Adama, Karoliny, przyprowadzili jedną parę młodą ode mnie, przyprowadzili jedną od Oli, która jest w komentarzach, jedną od Kamila, która jest w komentarzach, od drugiej Oli, która jest w komentarzach i zapytali, kto jest najlepszym fotografem, to myślę, że każdy by powiedział, że ja. Żartuję. Myślę, że każdy by powiedział, że fotograf, który fotografował jego ślub. Dokładnie tak. To jest trochę cel, w sensie, że jakby startujemy z naprawdę dobrej pozycji do tego. I teraz od czego to zależy, czy to nam wyjdzie? No tego pewnie, tak jak mówisz, jak się zachowujemy na weselu, czy jesteśmy przyjaźni, czy się uśmiechamy, czy pokazujemy tą swoją pasję w tym. No i potem te zdjęcia też, żeby nie były za biedne, nie? Tak, no tak. To musi się bronić też, to musi się bronić. Nie mogą być byle jakie. Muszą być przyzwoite chociaż przyzwoite. To jest tak, troszkę takich ciekawostek technicznych jeszcze, bo to też jest, myślę, że jest ciekawe, bo w takiej, skoro wy podchodzicie do tego, po pierwsze fotografujecie oboje wszystkie śluby, tak? Tak, większość ślubów fotografujemy razem. Czyli jak zatrudniam Time of Joy, to zatrudniam skład. Tak, zgrany duet. Zgrany duet. Jak się dzielicie z zadaniami? Nie dzielimy się. Wszyscy wszystko. Każdy robi jakby to, co uważa. Ewentualnie jeśli widzimy, że ktoś robi jakąś jedną rzecz, no to już wie, że on idzie gdzie indziej, robi coś, sfotografować coś innego, ale jakoś nie mamy jakichś takich przypisanych ról do czegoś. Ewentualnie czasami dogadujemy się, kto robi czyje przygotowania, ale to też nie jest tak, że zawsze Karolina robi panny młodej, a ja pana młodego, tylko też się w tym wymieniamy. To czasami nawet wyjdzie jakoś tak w trakcie akcji, że oni się gdzieś tam rozdzielają, a my akurat jesteśmy przy nich, no to fotografujemy te jakieś tam przygotowania tej danej osoby, przy której jesteśmy. Też. No i też... Jak tak powiedziałeś, że tak wszyscy na wszystko, to tak sobie i powiedziałeś, że no właśnie jedna osoba fotografuje coś tam, czyli nie ma takiej konkurencji, że na przykład ty fotografujesz detale i zaraz Karolina przychodzi i mówi, ja to zrobię lepiej. Nie. Cię przepychało. Nie, macie te same oczy, jakby mózgi są zsynchronizowane? Tak, już po tylu latach jesteśmy zsynchronizowani i też rozumiemy się też bez słów. Czasami nawet wystarczy jakieś spojrzenie na to, czasami nie trzeba spojrzeć. W kadr sobie nie wchodzimy. Dosyć dobrze reagujemy na jakieś swoje małe, jakby ewentualnie sygnały. Też obserwujemy, widzimy, co druga osoba robi, więc z doświadczenia wiemy, co w tym momencie można fotografować. No dobrze, pięknie. Czyli jest was dwójka. Idziecie na taki ślub. Macie po dwa aparaty każdy z was. Tak, zgadza się. I co macie w torbach? No w torbach mamy tak, każdy ma po jednym Sony A7 III. I po jednym 5D Mark III jeszcze w Canonie. Jeszcze pozostało. I jakie obiektywy? Stałki, niestałki, zoomy? Stałki. My używamy wyłącznie stałek. Ja mam akurat na Sony 35, 1.8, tą Sonową. Świetny obiektyw. Karolina ma 35 na Canonie, a na Sony ma 50, 1.8 Sonową, który jest generalnie w ogóle świetnym obiektywem, takim niedocenianym. I 85 Viltroxa 1.8, świetny też obiektyw. I generalnie tak, to ja odwrotnie mam na Canonie 50 i 85. Okay. I generalnie też 35, 50, 85 i u Karoliny 35, tak. 50, 85. A coś szerszego? Tak jest. Mamy jeszcze 24 na jakieś tam ewentualnie, czy do tańca czasami, czy jakieś zdjęcie grupowe. Zrobię. Tak, dokładnie tak. Taką awaryjną, ale ona jest właściwie to przeważnie leży w torbie. Dobra, czekaj, rozwijam tą technologiczne schodki, idziemy dalej. I karty pamięci, wolicie duże, wolicie małe, na dwa sloty domyślam się robicie? Tak, koniecznie. Na dwa sloty. Wsadzacie dwa sloty duże karty, czy wsadzacie dużą, małą, czy jakie macie? Bo widziałem dzisiaj taką dyskusję na jednej z grup o kartach, że duże, małe, duże. Ja mam 2 razy 128 giga Angelbirda karty, takie nowe, fajne. A Karolina też ma po 128 Sony. Czyli duże, dwie duże. Nie bawicie się w żonglowanie kartami. Nie. Generalnie to nam starcza prawie do końca. Czasami musimy na koniec faktycznie wymienić, ale to już tak na spokojnie. Chcemy uniknąć tej sytuacji, że te karty gdzieś tam trzeba nagle na szybko wymieniać, więc wolimy duże karty. Są dwie, są porządne karty, ryzyko jest jakby minimalizowane. No i was jest dwójka, po dwa aparaty, tak. Dwie karty, dwa aparaty, więc wszystkie, kurczę, wszystkiego macie po dwa. Wszystko po dwa. Jeden samochód. Jest totalny backup. Dobra. I wracacie do domu z tymi kartami. Czyli wracacie, co macie? Jakieś 256 do 500 giga materiału? Coś koło tego mniej więcej. Dużo. Dosyć dużo. No i chodzi czasami po 10 000 zdjęć. Na przykład dużo. No i kto to przegląda dalej? Pierwszą selekcję robimy we dwójkę zawsze. Wow, w sensie, że co siadacie, polewacie sobie wino, odpalacie rzutnik? Jaki proces? Siadamy przed komputerem we dwójkę przy biurku i przeważnie pierwszą selekcję robi Karolina, a ja sobie tak patrzę też z boczku. To jest ciekawe bardzo, Jestem po prostu ciekawy, właśnie nigdy nie słyszałem o procesie przebierania zdjęć we dwie osoby. No pierwsza jest najszybsza selekcja, tak? To jest dobre, niedobre. Okej, czyli Karolina przegląda, a ty jej patrzysz przez ramię. Tak. Ale jest coś takiego, że komentujesz, ale na pewno? A wywaliła? Czy siedzisz cicho i... Nie, ona ma tak dobry zmysł do wyboru zdjęć, i mam do niej ogromne zaufanie, że ona to wybiera najlepiej generalnie. Najlepiej, brawo Karolina. Najlepiej. Więc to jest ta pierwsza selekcja, gdzie faktycznie patrzymy razem, bo każdy po prostu z nas jest ciekawy, co tam fajnego wyszło na tym ślubie. I też pasja, to ewentualnie można poprawić i tak dalej. Dobrze, podoba mi się. Drugą selekcję już przeważnie zostawiam. Róbcie notatki w komentarzach. Drugą selekcję, potem już się dzielimy tymi ślubami. Każdy ma jakby jeden ślub do obróbki, więc drugą selekcję każdy robi sobie sam. I ewentualnie potem sobie czasami konsultujemy słuchaj, czy to usunąć, czy to zostawić i to są takie już burza mózgów. Czasami potem są jakieś lekkie może kłótnie, ale to tak delikatnie. Fajne, dobrze. Ale no takie twórcze kłótnie. No i każdy swój ślub obrabia. Z przydziału, okej. A jest tak, że ja chcę ten obrobić, weź mi daj ten. Ja obrobię dwa twoje, tylko daj mi ten jeden. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy. Każdy jakby tak jak po kolei co wszystkie akurat są super. Się trafi. Mhm. I potem jeszcze jest kontrola jakości, tak na to nazywamy, że quality control, dobrze. Druga osoba musi przejrzeć ten ślub, która pierwsza osoba obrobiła. I postawić pieczątkę. I postawić jakości. Pieczątkę jest zatwierdzone. Jest zatwierdzone, podoba mi się. Tak. A opowiedz mi troszeczkę o tym procesie obróbki. Czy to jest u was długi proces, czy to jest u was krótki proces, czy to jest trudny proces dla was, czy łatwy? No macie i Sony, i Canony, więc trochę macie różne też obiektywy, więc to też jak są różne obiektywy czasem od różnych producentów, potrafią lekko różne kolory dawać. Czy to wam sprawia jakieś trudności, czy nie? Ja obrabiam trochę szybciej, Karolina trochę dłużej, bo jest bardziej dokładna. I ona zawsze zrobi świetny kolor, zawsze jest rewelacyjna w tym, więc ona po mnie na przykład zdjęcia poprawia dłużej niż ja po niej. Więc nie sprawia to jakiegoś problemu, żeby tam połączyć czy tam i Canona i Sony. Okej, bo właśnie zapomniałem o istotnym pytaniu, które ma wpływ na to, o czym teraz mówisz. Ile tych zdjęć po tych selekcjach zostaje do obrobienia? Do obrobienia samego zostaje od 400 do 600 zdjęć mniej więcej. 400-600 zdjęć, okej. Czyli teraz jesteśmy w tym procesie obróbki, 400-600 zdjęć i długo to wam zajmuje? Dosyć długo. Znaczy, wyrabiamy się w 14 tygodni. Że oddajemy wszystko na czas. Wiadomo, od początku sezonu jest to szybciej. Im dalej w las, tym gorzej. Dobrze. Tutaj dziewczyny cię chwalą, że ładnie mówisz o Karolinie. Pozdrawiamy Karolinę, żałujemy, że nie ma. Następnym razem bierzemy Karolinę na live'a. Musisz ją tam, wiesz, Też musiałem bardzo namówić. Dobrze, czyli dobra, zdjęcia są obrobione. Wyszło 601, powiedzmy. Co się dalej dzieje? Potem wybieramy zdjęcia jakby do slideshow po obrobieniu. Czyli pokaz slajdów? Tak, pokaz slajdów. I z tym pokaz slajdów sobie tam robimy sami już, akurat tam podkładamy muzyczkę i to jest pierwsze co para widzi jakby po oddaniu zdjęć. Ten slideshow właśnie. Dostaję też jeszcze potem w tej chwili już galerię online. To jest druga rzecz, którą widzi. Znaczy, zachęcam jednak, żeby to był ten slideshow, to była pierwsza rzecz, którą zobaczą. I potem mogą sobie zobaczyć resztę zdjęć w tej galerii online. Do albumu mogą sobie wybrać, jeśli chcą, zdjęcia sami już. Bo to stwierdziliśmy, że kiedyś wybieraliśmy sami, ale stwierdziliśmy, że to jest jednak ich album, niech wybierają już to chcą. Nam to też trochę zaoszczędza czasu na projektowanie. Się trochę, żeby tu jakieś zdjęcia, których jeszcze nie widzieliśmy, się na pewno kryją, bo ja tak chaotycznie je przeglądałem, przeskroluję. Czy każda para, bo powiedziałeś album, czy każda para ma album? Każda, tak. Każda para ma album, też wychodzimy z założenia, żeby zdjęcia były wydrukowane. Dokładnie tak. Musi być coś na papierze. Musi być coś takiego namacalnego, bo też klient czuje, że dostał jakiś taki produkt premium bardziej wtedy. No i to też jest, bardzo ważny punkt. Róbcie notatki. To jest bardzo ważny punkt w kwestii też tej poczty pantoflowej, wydaje mi się. Jak para ma ten album fizycznie w domu, no to jak ktoś do nich przyjdzie i on leży na wierzchu, to oglądają. I jakby to działa, że oglądają, ale ładne zdjęcia, my też takie chcemy i ogólnie to potraktowanie tego jako usługa premium. Podoba mi się to. Maciek pyta, z jakiego narzędzia korzystacie do galerii online? W tej chwili testujemy sobie cały czas Pic Time'a i podoba nam się Pic Time. Jest bardzo szybką galerią, przyjemną, nawet jest po polsku w tej chwili. Więc Peak Time, zdecydowanie Peak Time. Aczkolwiek na razie wersja darmowa. Czyli cały czas testujecie, czekacie aż sezon przyjdzie. Dla tych z was pozostałych, którzy też jeszcze czekają, aż sezon przyjdzie i może zastanawiają się, żeby coś sobie kupić w Fotoformie, to tutaj daję wam taki link jeszcze, bo zapomniałem wcześniej, ale cały czas ogląda nas tyle samo osób, więc nic nie straciliśmy. Oferta specjalna live, są zniżki na sprzęt, więc jeżeli ktoś na coś poluje, to to jest dobra okazja, żeby zapolować na oferty specjalnej. Kuba pyta, czy ja coś wiem o slideshow od Peak Time. Ja wiem wszystko o slideshow od Peak Time, ale wiem, ale nie powiem. Powiem, że jest wspaniałe i że nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczą. To niesamowite narzędzie będzie. To będzie kosmos. Nie zrozumiałem pytania Andrzeja. A obróbka niemtofych? Co to znaczy? Niemtofych? Tam, czy jest przejęzyczenie, czy to jest, czy ktoś mnie obraża? O nie, Andrzej pisze. Obróbka też w Photoshopie, czy też Lightroom? O! Wszystko w Lightroomie. Selekcja w Lightroomie, obróbka w Lightroomie, wszystko jest w Lightroomie. Dobrze, słuchajcie, otwieramy się jeszcze właśnie na pytania wasze, 5 minut. Dziękuję Ci, Adamie, za opowiedzenie. Właśnie tak cieszę się, że właśnie opowiedzieliśmy sobie też o tym workflow, bo chciałbym, żeby to było takim punktem wspólnym tych spotkań, które tu też będą. Będziemy mogli sobie zastanawiać się, jak różne biznesy są w różny sposób prowadzone, bo ja myślę, że kluczem jest to, że jakby nie ma jednej słusznej ścieżki w tym co my robimy, czyli w fotografii ślubnej. Nie ma tak, że tylko plener, że tylko repo, że tylko 500 zdjęć, że tylko 200 zdjęć, że tylko online, że tylko... Jest to, co jak Wy odnajdziecie, że dla Was, Wam pasuje, jako żeby tak funkcjonować i działa, tak? Każdy musi znaleźć dla siebie, każdy będzie miał jakby swoje pary, które może mają inne potrzeby, każdy gdzieś może będzie celował troszeczkę w innych klientów, więc jakbym miał podsumować kilka takich tipów, które tutaj padły. Po pierwsze, pokazujemy to, co chcemy fotografować, czyli w Waszym przypadku pokazujecie dużo tych zdjęć takich dokumentalnych, staracie się jakby, żeby klient świadomie wybierał Time of Joy jako fotografa, który i pokaże momentach, tak. I pokaże sesje, i pokaże emocje, i pokaże zachodzące światło, i pokaże ostre światło, i będzie się bawił tą fotografią z pasją, przyjdzie na ślub w dwóch osobach, mają dużo sprzętu, mają ze sobą backup, są bardzo mili, fotografują z pasją i z uśmiechem, a potem jeszcze oddają w parze ślubnej album. Dobrze podsumowałem Time of Joy? Dobrze podsumowałeś, tak. Ja jeszcze dopowiem, że koniecznie trzeba być sobą. Trzeba być sobą i robić to wszystko tak, jak się czuje. Zaufać intuicji i zaufać temu, co podpowiada serce. Pięknie. I te zdjęcia robić właśnie tak, jak się czuje. Nie oglądać się na innych, nie patrzeć, nie kalkulować może, ale robić co tak, myślę, jak się czuje i to jest owoc. Co myślę, że jest bardzo trudne jakby w dzisiejszych czasach, gdzie funkcjonujemy trochę tym Instagramem, tymi social mediami i ciągle się karmimy tymi zdjęciami. I wiadomo, że jakby inspirowanie się jest ważne, ale no to jest taka pewna pułapka, takiego porównywania się, takiego właśnie może próby wejścia w to, o ktoś robi tak, to ja będę robił tak, więc tutaj troszeczkę tak, dlatego fajnie to nawiązuje i zapraszam od razu, pamiętajcie o kolejnych odcinkach z tej serii, bo moim celem też było tutaj zaproszenie gości, fotografów, którzy w różny sposób podchodzą do tego, czym jest fotografia ślubna, żeby właśnie po takiej całej serii, którą sobie obejrzymy, można było sobie poukładać jak z puzelków i się zastanowić. No, ja pamiętam, że ja tak zrobiłem. Ja się nasłuchałem po prostu fotografów ślubnych wszystkich, aż tu w softbox uderzyłem. Tak tylu się nasłuchałem, że aż w softbox. I próbowałem i testowałem, czy to działa dla mnie, może to nie działa, czy to działa dla mnie, czy to mi odpowiada, o fajnie byłoby robić coś takiego, a potem zaczynam robić coś takiego i sobie myślę, nie mam zamiaru tego robić, nie mam zamiaru, nie wiem co, pakować szampana i wysłać klientom na przykład, albo się bawić we wstążeczki, bo to nie jest mój styl, ale ktoś inny będzie się bawił we wstążeczki, bo uwielbia się bawić wstążeczkami i przynoszą mu pierdyliard klientów z każdego roku, bo wszystkie te panny młode kochają te pastelowe wstążeczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest pełno różnych rzeczy, które będą pasować bardziej jednym, będą pasować bardziej drugim. Cieszę się z tego, co dzisiaj mogliśmy usłyszeć. Kolejne pytanie od Jarka. Zdjęcia odrzucone w selekcji. Kasujecie czy zachowujecie na wszelki wypadek? Kasujemy po oddaniu zdjęć klientowi. Po oddaniu zdjęć, ale tak od razu, tak. Czy tak po... Nie, po jakimś czasie, jak się wróci na końcu miejsce na dysku. Jak się zaczyna kończyć miejsce na dysku, to te wszystkie, które nie zostały wybrane do obróbki. Wtedy od wstecznie kasujesz. Dokładnie tak. Ja już dawno nie kasowałem, ostatnio zatrzymuję dużo. Takie narzędzie odkryłem Rosie, które zmniejsza w ogóle te rawy, to odrzucone też wtedy sobie zmniejszam i trzymam. Natomiast tak, no miałem chyba ze 2 razy taką sytuację, że ktoś po jakimś czasie poprosił, czy nie miałbym zdjęć kogoś tam, bo ktoś umarł na przykład, nie? I jest mało na zdjęciach, jakaś tam ciotka i że to jest szansa, że to mogło być, że mogę mieć gdzieś ostatnie zdjęcie tej osoby, nie? No i to była taka sytuacja, która mnie przekonała do tego, że kurczę, no miejsce na dysku, ale przynajmniej przez ten jakiś tam okres, poduszkę bezpieczeństwa fajnie byłoby mieć taką możliwość, ale to oczywiście znowuż... My oddajemy w sumie tyle tych zdjęć, że to jest taki szeroki przekrój, że jeśli kogoś nie ma w tych zdjęciach, to znaczy, że go tam nie było. I po prostu, albo to są te, które są odrzucone, często są po prostu zdjęcia, które są zupełnie do niczego. Beznadziejna mina, beznadziejny jakiś twarz, coś tam nie zagrało takiego, że ono jest po prostu niewarte oddania. A te wszystkie, które są jakby warte oddania, to obrabiamy i oddajemy. I oddajecie. A ile trzymacie galerii online dla klienta? Pytanie od Krzyśka. No to jest takie świeże pytanie, na razie z zeszłego roku trzymamy cały czas, ale chyba będzie, ale dowiaduje się, że na razie miejsce nie skończy na Peak Time, ale chyba coś planujemy, że to będzie to rok. Ja miałem rok i trzymałem w zasadzie więcej niż rok, po prostu nie wyłączałem, ale teraz skracam albo do 6 miesięcy, albo do 9, żeby skorzystać ewentualnie z tej takiej opcji, żeby... Odnowienia, nie? Odnowienia, tak, żeby mogli sobie klienci odnawiać tą galerię, bo to jest. No nad tym też rozmyślamy. Można z tego skorzystać. To tak, Krzyśka. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać, idealnie 60 minut stuknęło. Dziękujemy. Kurczę, mamy bardzo równy ilość oglądaczy. Nikogo nie zanudziłeś na tyle. No nie. Ja zanudziłem pewnie, ale ty trzymałeś poziom i utrzymałeś naszych słuchaczy przed ekranami. Bardzo wam dziękujemy. Dziękuję. Dajcie serduszka w górę dla Adama i wskoczcie na Instagrama. Jeszcze raz przypominam, Time of Joy Photography na Instagramie. Skomentujcie jego ostatnie zdjęcie. To jest zadanie dla was, praca domowa, skomentować ostatnie zdjęcie na wallu Time of Joy. Cieszymy się za przybycie. I co? Ja to tak lubię żegnać, mówiąc tymczasem, borem lasem. Dzięki, Adam. Dzięki bardzo. Przełączam się na cover jeszcze na chwilkę.